Dzień dobry. Nie mogę się zdecydować, którą ręką co. Dzień dobry, witam Państwa. Moje nazwisko Michał Rysiek-Woźniak. Czy Rysiek nie jest moim nazwiskiem, jest moim pseudonimem. Tak bardzo często występuje i tak jakoś się utarło. Ale nie o tym. Reprezentuję Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Lewandowskiemu, który Ruch Wolnego Oprogramowania już Państwu przedstawił. Mógłbym o tym zrobić prezentację, ale powiem tylko tyle, że Ruch Wolnego Oprogramowania absolutnie nie przeciwstawia się prawu autorskiemu. Ruch Wolnego Oprogramowania nie byłby możliwy bez prawa autorskiego, ale znowu też nie o tym. Obiecuję też Państwu jedną rzecz. W tej prezentacji nie będzie ani słowa o ACTA. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Żyjemy w czasach, w których technologia, w których pewne rzeczy, których używamy na co dzień, zmieniają nasze podejście do, no w zasadzie do wszystkiego, tak? Zmieniają nasze podejście do codziennych spraw i zmieniają nasze podejście do spraw niecodziennych. Prośba techniczna, czy mógłbym prosić o naciśnięcie na notatki? To by mi bardzo pomogło, tam na dole. A w międzyczasie będę sobie radził bez tego. I wszyscy się chyba zgodzimy, że wynalezienie narzędzi, takich prostych narzędzi jak na przykład młotek, takich prostych narzędzi, które działają, było kluczowym elementem w historii rozwoju ludzkości, tak? To znaczy, oczywiście upraszczając, można powiedzieć, że to oddziela nas od zwierząt i tak dalej, jako jedna z wielu rzeczy, ale niewątpliwie wynalezienie narzędzi, zaczęcie stosowania narzędzi, ulepszanie narzędzi i tak dalej, było kluczowym momentem w rozwoju ludzkości. Problem polega na tym, że do tej pory te narzędzia służyły do zwiększania tego, znaczy naszych możliwości fizycznych. Mogliśmy dalej rzucać celnie, strzelać, nie wiem, polować na większe zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w historii ludzkości nie było dużo, trochę było, tak, liczydło, ale generalnie nie było dużo narzędzi, które bezpośrednio wpływały na nasze możliwości intelektualne. Teraz mamy takie narzędzia, tak? To znaczy takim narzędziem jest komputer i internet, tak? Pozwalają nam się błyskawicznie komunikować z całym światem, pozwalają nam błyskawicznie liczyć, pozwalają nam robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie mogliśmy robić, pozwalają nam mieć dostęp do nieprawdopodobnych ilości informacji, tak? To jest to, o czym profesor Moglen dzisiaj mówił, więc ja się nie będę nad tym rozwodził. I to jest to, co zmienia nasze podejście do spraw codziennych i spraw niecodziennych. Jest jedna niezmiernie istotna rzecz, która jest oczywista, jak się o tym chwilę pomyśli, ale ja lubię ją przypominać, bo jest tak kluczowa, będąc tak prostą. Mianowicie tą prostą, kluczową rzeczą jest to, że w świecie fizycznym podstawową operacją jest przenoszenie. To znaczy, jeżeli ja bym teraz komuś z Państwa dał to urządzenie, to ja bym go nie miał. Co by mi oczywiście utrudniło odrobinę prowadzenie tej prezentacji, w związku z czym nikomu nie dam tego urządzenia. Natomiast w świecie cyfrowym podstawową operacją jest kopiowanie. Tak, nawet jeżeli przenoszę, w cudzysłowie, jakiś plik z dysku na pendrive'a, tak, czy gdziekolwiek indziej, to on jest tak naprawdę najpierw kopiowany, a potem kasowany. Tą podstawową operacją jest kopiowanie i to wprowadza podstawową różnicę. To jest ten punkt, przez który się tutaj dzisiaj spotykamy. To jest ten punkt, który wszystko zmienia. Dlaczego? Bo to oznacza, że nagle dzielenie się jest niesamowicie proste, łatwe i nieobarczone kosztem. Tak? Znaczy, gdybym mógł, to bym Państwu skopiował to urządzenie i byśmy mieli zabawę z tymi slajdami razem. I ta możliwość dzielenia się, tak, to a propos tych narzędzi, które działają lub nie działają, ta możliwość dzielenia się, proszę mi wierzyć lub nie, ale tam na górze jest Wikipedia, potem jest Creative Commons, potem jest OpenStreetMap, a potem jest Pingwin przedstawiający Linuxa. I te projekty nie powstałyby, gdyby nie ta łatwość dzielenia się, tak? To znaczy, gdyby ci ludzie, którzy brali udział w tych projektach, nie wystarczałoby, żeby poświęcili 5 minut czasu, żeby tam wrzucić coś, ulepszyć ten artykuł, tak? Nie wiem, ulepszyć tą mapę w jakimś tam malutkim kawałku itd., itd. Gdyby to wymagało dużo pracy i wysiłku, gdyby to wymagało dużo czasu itd., itd., to by nie brali w tym udziału.
Znaczy, takie projekty by po prostu nie powstawały, albo powstawałyby, znaczy na pewno nie powstawałyby na taką skalę jak dziś, to znaczy nie powstawałyby na taką skalę, że Wikipedia jest tym podstawowym źródłem informacji, czy to dobre, czy złe, to jest już inna sprawa, ale nie byłaby tym podstawowym źródłem informacji dla tysięcy ludzi. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu, bo wszystkie modele biznesowe w historii ludzkości do tej pory, wszystkie, które dotyczyły sprzedawania czegoś, opierały się na jednym podstawowym założeniu, że kopiowanie jest trudne. Tak sprzedawano płyty, tak sprzedawano kasety, tak sprzedawano młotki, tak sprzedawano wszystko. Jeżeli sprzedawano coś, jeżeli coś sprzedawano, tak, nie mówię o usługach, ale jeżeli coś sprzedawano, to bazowało na tym, że kopiowanie było trudne. Problem polega na tym, że kopiowanie dzisiaj jest łatwe, jak już wiemy, tak? I nagle się sypią te modele biznesowe i nagle coś z tym trzeba zrobić. I tragedią naszych czasów jest to, że tym czymś dla wielu osób, dla wielu grup, dla wielu firm i tak dalej, jest zakazać. Zakazać. To jest najprostsza odpowiedź, oczywiście to jest najprostsze, wydawałoby się, co można zrobić. Zakazać, tak? Wrzućmy tę godzinę z powrotem do butelki, bo nie chce nam się przystosowywać naszych modeli biznesowych do dzisiejszych czasów, tak? Jestem absolutnie pewien, że producenci powozów w momencie, w którym powstawały pierwsze samochody, byli przerażeni. Tylko że producenci powozów, jakoś nie udało im się stworzyć praw, które zabraniały tworzenia samochodów, prawda? Część producentów powozów zaczęła produkować samochody, część producentów powozów, no niestety, zginęła, tak? Uschnęła gdzieś na suchej gałęzi ewolucji biznesu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że pewne organizacje czy pewni ludzie mówią, że nie, my się nie chcemy zmieniać, my chcemy zmienić wszystkich innych, bo chcemy, żeby kopiowanie znowu było trudne. Oczywiście tego typu podejście pojawiało się na wszystkich etapach rozwoju, w którym pojawiało się jakieś narzędzie pozwalające nam, czy zmieniające naszą rzeczywistość w stopniu znacznym. Takim narzędziem było oczywiście wynalezienie pisma, tylko że ta zmiana była rozciągnięta na tysiące lat. Takim wynalazkiem była prasa drukarska i wtedy indeks ksiąg zakazanych i tak dalej, podobne mechanizmy, prawda, się pojawiły. No i jesteśmy w takim momencie i dziś chyba nie oceniamy negatywnie faktu wynalezienia pisma czy prasy drukarskiej, tak? I nie widzimy, wiemy, że tam nastąpiły pewne zmiany, tak? Wiemy, że pewne organizacje mają gorzej albo inne mają lepiej, no ale stwierdzamy, że to jednak jest ku lepszemu, tak? I moja propozycja jest taka, żeby stwierdzić, że to, że dzisiaj mamy tą rewolucję cyfrową, też jest ku lepszemu generalnie, tak? I zamiast ją zatrzymywać, lepiej się może zastanowić, jak zamiast powozów sprzedawać samochody, bo w tej rewolucji jest też miejsce na biznes, tak? Trzeba sprzedawać trochę inaczej, trzeba sprzedawać coś innego, ale proszę Państwa, od 30 lat ruch wolnego oprogramowania produkuje oprogramowanie, z którego Państwo korzystacie, czy o tym wiecie, czy nie, ponieważ korzystacie na przykład z internetu, albo ponieważ korzystacie ze smartfona, i na tym ludzie zarabiają, mimo że wolne oprogramowanie jest dystrybuowane na licencjach mówiących, a bierz, kopiuj, modyfikuj i rób z tym, co chcesz, póki powiesz, kto to zrobił i ewentualnie póki wrzucisz swoją pracę na tej samej licencji. Więc może weźmy z tego przykład. Zamiast tworzyć sztuczne bariery, pomyślmy o tym, jak możemy w tej nowej rzeczywistości zbudować nową ekonomię, która jest zgodna z dzieleniem się i zgodna z takimi projektami jak OpenStreetMap, Wikipedia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli mogę prosić teraz o test kolejnego narzędzia. Zaraz zobaczymy. A czas leci. To jest film, co zaraz powinno stać się oczywiste. I to jest film pokazujący, jak edytowana była mapa OpenStreetMap, czyli projekt tworzenia mapy świata, tak jak tworzona jest Wikipedia przez wolontariuszy na całym świecie. Jedni narysują małą uliczkę, inni narysują całą dzielnicę. Za chwileczkę zobaczymy w prawym górnym rogu Białoruś. Uwaga, 3, 2, 1, a to dopiero Polska, 3, 2, 1, bum, i cała Białoruś się nagle pojawiła. Dlaczego się pojawiła cała Białoruś? Bo oni tam mają tak, że jeżeli coś jest za publiczne pieniądze, to trafia do domeny publicznej. Fajnie było, jakby to też było w Polsce. Ale proszę Państwa, to są wszystko wolontariusze.
Oni to rysują, oni to tworzą z własnej nieprzymuszonej woli, oni to robią, ponieważ czują, że to jest fajne. Tak? I dlaczego ich blokować? Jak ja słyszę dyrektora Lewandowskiego, który mówi, że licencje Creative Commons, dzięki którym to było możliwe, tam na dole jest CC BY-SA, powstały z inspiracji użytkowników, którzy chcieli tych artystów tam i tak dalej, to ja pytam się, a kim są ludzie, którzy to robią? Bo oni nie mogliby tego robić, gdyby nie Creative Commons. Nie dlatego, że ktoś trzymałby te dane, tylko dlatego, że oni nie mogliby swoich danych, swojej pracy wypuścić na licencji pozwalającej innym wrzucić tę pracę w zupełnie inny kontekst. Bo normalnie to jest przedstawione jako mapa. Po prostu. Tak? A tu jest przedstawione jako kręcąca się kula ziemska, pokazująca kiedy kto co edytował. I może w tym momencie skończę, ponieważ film się również skończył i mój czas się również skończył. I dziękując Państwu za uwagę, chciałbym tak rzucić na koniec, może spróbujmy się tym zainspirować, tak? I pomyślmy, jak w tym nowym świecie możemy działać zamiast nad tym, jakie bariery trzeba jeszcze stworzyć, żeby utrudnić życie ludziom tworzącym takie rzeczy. Dziękuję serdecznie.